Okej. Dojechaliśmy do końca. Już wiecie, jaka linia, zapewne się domyśleliście. O jaki to problem. Żaden, prawda? Zaraz wszystko sobie rozpiszę. Kartę. Tylko. Dobra. I jedziemy na bazę. Kółeczko zrobione. I dodatek i na bazę. Brygada 16. Także ja już mam 141 objechane, więc wystarczy. Na razie wystarczy. Nie jak linia, no, troszkę tam kręcenia jest na tym odcinku od Bęsowskiego do Cechowej, no ale to tam nie ma tragedii. Minus 2 minuty w sumie. Minuty tutaj na końcowym, na Sosnowej, a to się już w sumie 2 minuty to później urosło już na tym, na pułkownika Dąbka, tam na tej przystanki koło galerii Szperk, na światłach, także na trasie jako tak jest, było pusto, więc w miarę pusto, więc tym bardziej, że no jest okres jaki jest, także no szkoły. Po części szkoły są zdalne, gdzieś tam pewnie sporo ludzi też pracuje zdalnie. No i takiego ruchu, jako takiego ruchu nie ma, więc nie ma tragedii. No zobaczymy po południu do 171, jak będzie. Dwa kółeczka, no tam są, mówię, dosyć spore przerwy. Spore przerwy na Gdańsku, Oliwie i tu na Karwinach też. Tylko no, na Karwinach no, to jest takie szczerze, że właśnie do Nowowyślińskiej trzeba dojechać, a Nowowyślińska lubi się troszkę korkować, mimo że jest może mniejszy ruch, jak gdyby mniej osób jeździ, to tak czy siak tam jest po prostu jakieś takie wąskie gardło i jest problem. No ale to, mówię, koń ma duży łeb, niech się martwi, tak? My swoje robimy, jedziemy jak możemy. A dawno nie miałem, 171. 141 takie całe, no to pierwszy raz, no bo nie mieliśmy całej linii, tylko dodatek, mówię, od Maciejewicza, także w kierunku Sosnowej, także pierwszy raz na pętli po Górze Górne. Tam też, nie sprawdzałem, czy tam się podstawiamy, czy tam się nie podstawiamy, mi się wydawało, że się podstawiamy 5 minut przed. Także jak mówię, jak przyjechałem na pętlę, no to też ten, co przede mną odjeżdża, stał spokojnie tam 5 minut. Nie wiem, czy zrobił mi po prostu miejsce i się podstawił pod początkowy, czy się po prostu podstawia. No, inny kierowca, mówię, przedpowiedział, że się nie trzeba podstawiać. Ale z drugiej strony, no nie byłoby za bardzo miejsca tak na te autobusy linie przelotowe, czyli 194, które jedzie z Suchego Dworu, zajeżdża na tą pętlę właśnie na Pogórze Górne, na przystanek. Według mnie to troszkę tak, nie wiem, no zajeżdża, dobra, no tak ktoś wymyśli, to zajeżdża. Tak samo podjeżdża 265, jadąc gdzieś tam z Kosakowa na Oburze Maciejewicza, też tam podjeżdża, przez ten przystanek przejeżdża. No i musi być miejsce, jak 194 stanie po prawej i my staniemy po lewej, tak do krańca, do linii, no to nie przejedzie już nikt. A 141 musi stać po lewej stronie i troszkę jak gdyby z tyłu. To następny, który przyjedzie, no to też będzie miał ciasto, będzie coś tam leżało na drodze. Będzie pół autobusu wystawało. I dla tych wozów, które wjeżdżają na pętlę, no to też będzie problem, tak? Więc to mówię, no ja się podstawiłem. Miejsca, no nikomu nie płaciłem, nikt nie przejeżdżał, nikt nie wjeżdżał, także
się tak troszkę za daleko podjechałem, nawet cofnąłem i nie było problemu. Więc... Tak to mniej więcej wygląda, bo pierwszy raz byłem na tej pętli, także tak to jest. Teraz jazd na bazę. I po południu, 13.26, zaczynamy przygodę ze 171. To jest 141, będzie 271. Gada tam jest to chyba 22. Zapewne się o tym dowiecie. Nie omieszkam o tym powiedzieć. Bo będę jechał na Nową Wiślicką, więc pewnie też coś tam nagrą. Przejazd. A może 171 też dawno nie było nagrane, zobaczę. Kto to będzie oglądał, nie? Chciałbym z kierunku tutaj do z Gdańska do Karwin, bo tutaj ten ciekawy przejazd przez Stałę Paszczyńską. No zobacz. Dobrze wziąłem powerbank, bo 141 i tak na Bentley troszkę go podładowałem, tą kamerkę, ale musiałem tu witaminocentrum podłączyć powerbank, akurat dobrze, że na przystanku się tutaj wyłączyła. Bankiem jeszcze do końca linii zadania jest nagrany. Czy powerbank to z reguły zawsze mam, bo i telefon ładuje i jeszcze jak na służby do pracy czasami jak to się też bierze. Strażę, bo czasami też się przyda. Znaczy, tak to jest. No i pędzimy. Zobaczymy, co w piątek będzie. Piątek, piąteczek na rano. Ciekawe. Czasem padają pytania, co z wozem, nie wiem, 2043, bo Tristara stracił na rzecz tam Mana z PKS Gdańsk. Czy 2047 stoją na bazie, czy na złom, no kiedyś na pewno na złom pójdą. Pytanie, czy jak wiadomo elektryki, co pójdzie z platynowej nazwą? Coś na pewno pójdzie, ale co? Nie wiem. Złomofile. Nie wiem, co pójdzie. Coś na pewno pójdzie, coś pójdzie, coś nie pójdzie. Nie wiem, co? Nie pytajcie. Ale chciałbym to wiedzieć, bo... Z czystej ciekawości, prawda? Dawno tego nie grali, żebym ja tu był po czasie w zasadzie na bazie. A byłem 2 minuty w plecy na Sosnowej. No tego dawno nie grali. Okej, pakujemy się w sektor. Tu jest jakieś miejsce, a to aż tam daleko. Włączamy. Tu się próbujemy. Z tyli stara. O, 2-4 stary idzie. Więc pewnie jeszcze dzisiaj jakiś dodatek trzepnie. 4-3-4-7 sobie stoją grzecznie na bazie, nic się z nimi nie dzieje. Są szczepibusami, więc
co miałoby się z nimi dziać, prawda? T24 też sobie stoi w sektorze. Na razie się nic nie dzieje. Dobra. Okej, tyle na razie.